Halo, halo, witam. Z uśmiechem przez życie. Myślałam, że nie przyjdę, a jednak jestem. Postanowiłam, Orion tam rzucał hasło tematu o miłości, żeby mówić, więc ja postanowiłam się włączyć tradycyjnie na z uśmiechem przez życie, a więc uśmiecham się do Was i porozmawiamy dziś o relacjach damsko-męskich, a ściślej mówiąc o komunikacji. Tradycyjnie kocham Cię na każdy dzień, Wer Simon. Witaj Iwonka, Iwonka jest pierwsza. Witaj miło, cieszę się, że jesteś. I życie bez nadziei jest jak ptak bez skrzydeł. Życie bez miłości jak niebo bez gwiazd. I weźmiemy naszą malutką książeczkę. Odważ się żyć odważnie. Musimy zaakceptować to, że każdemu z nas może się czasami coś nie udać. Że każdy z nas może zostać zraniony. Ludzka słabość, wstyd, ryzyko pokochania kogoś, wszystko to potrafi człowieka przerazić. Sądzę, że najrozsądniej byłoby postępować według prostej zasady. Jeśli potrafisz przyjąć najgorsze, ryzykuj. No to dzisiaj temat będzie i już nam tu przesłanka i dom. I teraz medytacje leczące duszę. A, akceptacja. Moje miejsce to świat akceptacji, miłości. Moje miejsce to świat miłości i akceptacji. Promieniuję akceptacją. Jeśli chcę być akceptowana, taka jaka jestem, potrzebna mi jest dobra wola, abym mogła również akceptować innych takimi, jacy są. Pragniemy, aby nasi rodzice akceptowali nas bez reszty, ale sami nie mamy ochoty akceptować ich w ten sam sposób. Akceptacja pozwala i nam, i innym po prostu być. Ustalanie kryteriów dla innych jest zwykłym zarozumialstwem. Możemy to czynić jedynie w stosunku do siebie. A i w tym przypadku wolimy, aby były to raczej wskazówki niż wzorce postępowania. Im bardziej siebie akceptujemy, tym łatwiej porzucamy nawyki, bez których możemy się już obejść. Łatwo jest nam rozwijać się i zmieniać w atmosferze miłości. Zobaczcie, jakie wyciągam myśli, jak temat jest komunikacja, relacje damsko-męskie. Zobaczcie, jak to już temat akceptacji, jak to się u góry układa, przecież ja tego nie przygotowuję, prawda? I Tereska Synaracka, co dla nas ma receptę na piękne życie? Każdego dnia jest dzień mamy, świat zaczarowany. O mój Boże, spać nie może, głowi się, czy jej marzenie spełni się. No patrzcie, czy to się wszystko nie układa. Powiedzcie mi, Madziu i Iwonko, jakie największe, nazwijmy to grzechy, tego słowa nie lubię, ale jak to nazwać? Uchybienia, błędy popełniają kobiety w stosunku do mężczyzn? Weźmy najpierw komunikacji. Jak myślicie, co jest jednym z tych
największych błędów. Na pewno krytycyzm i ocena, prawda? A krytycyzm i ocena i uległość. Tak, dokładnie tak. Krytycyzm, uległość. Iwonka, co jeszcze? Jakie największe błędy popełniają kobiety? Jeden z większych błędów to jest brak zaufania. Jeżeli okazują brak zaufania. Ja nie wchodzę teraz w to, że są mężczyźni, którzy są nieodpowiedzialni, na przykład patologia psychopaty, narcyza. Więc wiecie, tu nie mówimy o relacjach psychopatycznych, takich patologicznych, nie? Bo przyjęło się, tak, że patologia to jest alkoholizm, narkomania i tak dalej, że to jest patologia. Nie, patologią jest też brak poczucia bezpieczeństwa. To się zaczyna wszystko od domu. Zauważcie, że co widzimy pierwszych. To jest temat do znudzenia, ale taka jest prawda. Pierwszych widzimy rodziców, mamę i tatę. Czasem tego taty nie ma, bądź tej mamy nie ma, jest jeden rodzic. To jest dysfunkcjonalność. Dysfunkcja to nie jest tylko patologia, przypominam. Dysfunkcja to jest, kiedy jedno z rodziców umrze, gdy rodzice się rozejdą, gdy dzieci zostają oddane do babci i tak. To jest dysfunkcja. Nie ma, ta dysfunkcjonalność polega na tym, że dziecko nie ma wzorca. I dziecko przygląda się. O, Mileczka, witaj, Zosieńka, witam was wszystkich. Brawo, witaj, Mileczko. I często jest tak, nie często, zawsze jest tak. Widzimy kogo pierwszych, tatę i mamę. I tak widzimy latami. Jak jesteśmy mali, to są dla nas bogowie. My nic innego nie widzimy poza nimi. Czasem może jakieś tam babcie, jeszcze ciocie. Ale dziecko jest bardzo dobrym obserwatorem. Dziecko bardzo dobrze widzi i czuje. Dziecka nie oszukasz sztucznym uśmiechem. Jeżeli... Wiem coś o tym, bo kiedy mój mąż nie wracał na czas pracy, to ja już wiedziałam, że on wróci pod wpływem alkoholu. I oczywiście już byłam nerwowa. Wtedy dzieci miałam małe, to ja nie miałam tej świadomości. Wtedy starałam się, wiecie, zająć, żeby ukryć już to swoje napięcie, bo co się wydarzy, to było nieobliczalne, nie można było przewidzieć, ale wiadomo, co było, nie? W sensie takim, że bicie, że trzeba będzie uciekać i tak dalej, nie? Więc już chodziłam nerwowa, ale starałam się to ukryć skrzętnie, wiecie. A dzieci tym bardziej były, Iwonka pisze, ale dzieci pisze dokładnie tak. I wiecie, mnie to złościło, bo ja tu nałożyłam maskę spokoju, żeby ochronić te dzieci. No takie były tamte lata, taka świadomość, inaczej nie umiałam. I pewnie tak robi wiele kobiet. Madzia pisze, pięknie ci Zosiu, tejże dźwięk, dziękuję. No ja tak sobie pomyślałam, jak będziemy rozmawiać o relacji damsko-męskiej, no to wiecie, to czerwony kolor tak jakoś się kojarzy z kobiecością jednak, nie? No nie wiem, może nie każdemu, no dla mnie gdzieś taki czerwony kolor, nie, to jest taki kobiecy kolor. Są ludzie. Iwonka pisze, mi też się podoba w stylu Carmen. Okej, super. I teraz tak. I dziecko widzi. I ja próbowałam to ukryć.
im ja bardziej próbowałam ukryć, tym te dzieci były, bo między nimi jest 4 lata różnicy, więc wiecie, no to małe były dzieci, więc jedna z jednej, druga z drugiej. Mi tu aż się gotuje wszystko, bo ja tutaj, wiecie, w żołądku wszystko lata, tu wszystko lata, a tu masz jeszcze udawać, żeby dziecko ochronić, że jesteś poddenerwowana. Dziś też wiem, że taki stan był też wzorcem prowokacji, bo kiedy się boisz psów, to i ten najspokojniejszy cię ugryzie, o tym wiecie. No ale o tym wtedy nie wiedziałam. Po prostu tak było, że się bałam. I dzieci doskonale obserwują, jaka jest relacja między tatem a mamą. To nie jest tak, że to była jakaś tam, wiecie, patologia w sensie takim, że rynsztok melijny, to nie. Nie, mieliśmy się sklepów rybnych, powodziły się nam finansowo dobrze i tak dalej. No po prostu ja po latach zrozumiałam, że był DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholików, w domu był alkohol i poker. No i takie dzieci wyrastają z takimi wzorcami, które ja wiem teraz, na czym polegają. Ale kiedy miałam 20 lat, to 20 parę lat, to no, miałem 25, jak się młodsza Ola urodziła, nie? Więc co może taka młoda kobieta tam wiedzieć, nie? Wydawało mi się oczywiście, że jestem bardzo dorosła, bo już miałam dwie córki. Witaj Majeczko, jest z nami Maja. Maja, dzień dobry, Pani Zosiu i wszyscy. Witaj Majeczko. I zaraz Mają się przywitałam i uciekło mi. Aha, no i dziecko bardzo dobrze to obserwuje. I później wyrasta i mówi, że nigdy nie będzie takie jak tato czy mama, ale latami nasiąkło wzorcami. Ja, obserwując swoją mamę i tatę, w domu nie było alkoholu. Natomiast była potężna przemoc, łamanie woli ze strony głównie mamy. Tato, to każdy z nas, było nas pięcioro, dostał po razie. A tak, tato fizycznej przemocy nie używał, mama tak. Ale dziecko widzi agresję stłumioną mamy, swojej i stłumioną i niestłumioną. Macia pisze, mój strach o dzieci wynikał tylko podczas walk i wojen, które przeżywałam w Bejrucie. No właśnie, ale ten strach też gdzieś tam się zapisał w tych dzieciach, Madziu. No to przeszłaś swoje, współczuję ci. Wiecie, wielu z nas i ja akurat żyję w czasach, póki co, gdzie nie ma u nas wojny. Bezpośrednio nas to nie dotyczy. Czyli dla mnie wojna jest gdzieś tam, ona nie jest tu. Ja tym nie żyję, bo jest karma swoja, karma narodów, nie? Karma świata i tak dalej. Także gdzieś każdy swoje tam przerabia. Ale tu Mileczka pisze, łapki w górę, kochani. No właśnie, łapki w górę, jakieś serduszka. Jakoś coś tam popuszczajcie. Nie wiem, jak to robicie. Niech się coś dzieje, bo dziś mówimy o relacjach damsko-męskich. Zaraz będziemy mówić o tym, czego mężczyźnie się nie mówi, co, jak rozumie kobieta, jak rozumie mężczyzna. Więc to ja tylko wprowadzam o tym, bo to jest bardzo ważne. To, co wyniesiemy z domu, to jest nasz plecak. Pakujemy w niego do tak zwanej dorosłości i idziemy w życie. Spotykamy partnera, czy mężczyzna partnerkę. Dziś mamy mieszkanie, czy dom. Zaczynamy relację. Budujemy ją. I każdy z nas z tego plecaka wyciąga swoje programy. Swój bagaż z domu. I wielu jest ludzi, którzy zapierają się. Rozumiecie?
oni zapierają się i nie mówią, że tak źle było. Jest jeszcze jeden mechanizm dziecka wyparcia. Jest tak traumatycznie, że dziecko ten mechanizm wypiera, żeby przeżyć. Każda z tych ustawiaczek hellingerowskich, czy jak byłam na kursie oczyszczania wielopoziomowego, wielowymiarowego u Iwonki we Wrocławiu, właśnie w Szklarskiej byliśmy tydzień, no to tak patrzę, każdy kto tak patrzy, wiecie, moje od dziecka i trochę w karmie, to mówią, nie było ci łatwo na tej ziemi. No nie, nie było łatwo. Ale sama wybrałam, więc jak już wybrałam, no to trzeba nieść to, prawda? Także spotyka się dwoje ludzi i w większości przypadków mówią sobie, że się nie będą zmieniać. Nie będą ingerować, wiecie. Na początku to jest wszystko very good i I love you, nie? Ale później się mija ta fascynacja, jeżeli to jest fascynacja, taka zakochanie, to około 18 miesiącach. Często jest dziecko w drodze i się zaczyna. Ja się z inną kobietą ożeniłem. Ty to jesteś taka kobieta, ty to jesteś taki. Nie, no jak mamy, wiecie, ten stan... To jest stan choroby psychicznej nazywany, ten stan taki zakochania, tego heju. To się jest, wiecie, jak lunatyk. Kiedyś nie było komórek, teraz są komórki, to patrzą na kiedy przyjdzie SMS czy jakaś wiadomość. Na pewno to znacie, takie te zaczepianie SMS-owe i taka zabawa, nie? Ale też oczekiwanie i na to, co będzie kolejne napisanie. Ja to nazywam, jest to etap zagajania. Jest to etap chyba taki najpiękniejszy w związku na początku tego takiego zagajania właśnie. Ja to tak nazywam zagajania, nie? Więc no to wszystko jest ładnie i później zaczyna się życie. Ale ludzie myślą, że jak już spotkali, że to będzie tak zawsze. Każdy z nas tak myślał na pewno. W młodości też spotykaliśmy i tak się wydawało, że będzie. A później okazuje się co innego, nie? Ale może wam już ktoś powiedział. Mi nikt nie powiedział, że relacja małżeńska. Nie bardzo lubię, spróbuję nie nazywać związek małżeński, bo związek to związać, zawiązać, nie? Więc postaram się tego nie używać, o relację partnerską czy małżeńską. Dobrze jest na początku wiedzieć o tym, że to jest praca. To nie jest tylko high life. Spotyka się dwoje ludzi z dwóch różnych środowisk, często z innej kultury, tak jak Madzia pisze, mieszkałaś w Bejrucie, to inna kultura i wiecie, to wszystko nie jest takie proste i obiecujemy sobie, że nie będziemy zmieniać, ale każde zaczyna pomału chcieć przepchać swoje tradycje. Czy to świąteczne, czy takie, wiecie, ale obiecujemy sobie. No i później się zaczyna, wiecie, czasami się ciągnie to kilka lat, czasami kilkanaście lat, u mnie było 15. 15 lat było. Można tylko zaśpiewać, tak jak kiedyś była piosenka, 15 lat, więzienia się nie boję, 15 lat to dla mnie fraszką jest. Więc mówiłam też czasem, że niech mnie nikt nie straszy piekłem, bo ja już tam byłam, nie? Sama to wybrałam, żeby wyszlifować się na diament i cały czas szlifuję. Oczywiście wybrałam, co w życiu świadomie to jedno, a co nieświadomie jako duszę to drugie. Łatwiej mi było później to wszystko zaakceptować, kiedy poszłam na szkołę regresingu i tam w sesjach regresingu wychodziło
kim też ja byłam, kim my jesteśmy, że byliśmy towarzyszami zadań duchowych, że wybraliśmy takie życie, żeby się tam nawzajem albo wyrównać, albo no, u mnie to była właśnie, ja mówiłam we wcześniejszej audycji, asertywność. U mnie ja miałam się nauczyć. Madzia pisze, mój mąż uwielbiał polską kulturę i sam pilnowałbym kontynuowała tradycje nasze. No widzisz, super. Ale nie zawsze tak jest, nie? I z tego powodu też ludziom jest trudno. Więc już mnie trochę wybiło, okej. Okay. Teraz, zaraz przyjdzie w każdym razie. Dobrze jest wiedzieć to, co już powiedziałam, że to jest praca i że przynosimy różne wzorce i, no i jest jeszcze nasza umowa przednarodzeniowa, więc wybieramy sobie kolor skóry, kraj, zadania główne takie, bo później no, mamy, jest jakiś zarys tylko. Ale męża wiemy, jakiego będziemy mieli, rodziców i tak dalej. Czy w ogóle będziemy mieli, bo są tacy, którzy nie mają dzieci, nie mają męża i to czasem jest wybór duszy. Ona nie weźmie tego zadania na to życie, a taką kobietę, która jest niezamężna i nie ma dzieci, terroryzuje się wręcz w domach, przy świętach, no to kiedy tam jakieś dziecko, kiedy za mąż, kiedy to. A ona też sama często tego nie rozumie, że dlaczego tak się dzieje, a to po prostu no, dusza na to życie tego nie wybrała. Ona wybrała, inne. Mileczka pisze, życie czasem jest obozem przetrwania. Tak, ale to my kreujemy to życie, wiesz. Ja tego nie rozumiałam. To, co przeszłam, a przeszłam dużo, jak poszłam na szkołę regresingu, jak mówiłam, jak odreagowywałam swoje różne wcielenia, różne, a to nie dlatego, żeby się dowiedzieć, kim byłam, a tam zapisana ta trauma. I później przychodzi zrozumienie, że ty wobec tego męża w innym wcieleniu, w odwrotnej relacji też byłaś potworem, więc on najzwyczajniej w świecie bierze też wyrównanie tego, żebyśmy mogli poczuć. Ja już to mówiłam, jeszcze raz powtórzę, często dzieci alkoholików w innych życiach, nie zawsze, ale często byli alkoholikami i bierze wcielenie jako dziecko alkoholika, żeby poczuć, jak to jest, jak kiedyś krzywdził dziecko. I wtedy ten alkoholik jest tym dzieckiem. Ale krzyczy, nienawidzi, ja rozumiem, że można nienawidzić, jak najbardziej tak, z tym się zgadzam, bo to, co otrzymujemy, to jak najbardziej zgadzam się z tym, że można nienawidzieć i można, no, że to jest trudne, że to jest trudne, ale trzeba właśnie mieć tą też świadomość, żeśmy po coś to wybrali i dlaczegoś tego męża też takiego wybraliśmy, nie? Ja tak jak mówię, między innymi miałam się nauczyć asertywności, miałam wstać z kolan. Ja on był tym, który wiecie, jak już później wyjechałam do Niemiec, powiedziałam, że już nigdy więcej nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek mnie bił, czy poniewierał, czy coś takiego, nie? Więc wiecie, to ta droga do tego momentu wstania, nie? To było to między innymi zadanie. Ale dobrze, tyle o mnie. Napiszcie mi, co u was było najtrudniejsze w związku, w relacji. Co trudno wam było zaakceptować u partnera, czyli w przypadku kobiet, u mężczyzn, w przypadku mężczyzn u kobiet. Te grzeszki, co tu Madzia pisała, uległość, tak.
kobieta uległa nigdy nie będzie szanowana. Często też ulegamy, no to jak wspomniałam, jak jest mąż, którego się boisz, to nawet nie jest uległość, wiecie, to jest takie dla świętego spokoju, a tu ci to później jest kupę odreagowywania, uzdrawiania, bo tu się zatniesz, dla świętego spokoju przytakniesz, bo chcesz noc na przykład przespać w domu z dziećmi, a nie musisz uciekać na działkę, czy gdzieś na strych, czy do piwnicy, nie? Więc wiele tu się aż tak gotowało. Więc to jest trochę co innego, ale wiele kobiet jest bardzo uległych i też wiele kobiet, kobiety, które zabiegają o mężczyzn, kobiety robią, teraz jest tak, wiecie, wolna Amerykanka, ale pracując z klientami, to co mówią mężczyźni, co mówią kobiety, więc mężczyźni nie będą szanowali kobiety, tej, która za nim się uganiała i w tak zwanie go zdobyła. A jednak, nie? Niekoniecznie. Mężczyzna z natury swojej jest myśliwym. To jemu polowanie daje satysfakcję. I jeżeli podane jest na tacy, on nie ma już co polować. Zaczynają się różne rzeczy. Często inne różne kobiety. Taki mężczyzna nie czuje się mężczyzną, bo ona wszystko przyniesie, ugotowane, wyprane, wiecie, pod nosek. I on się czuje jak król, pozornie, ale tu jest niespełniony. Nie jest tym myśliwym, nie ma co zdobywać. Nawet takie powiedzenie, a ja go używałam w młodości często, za długie czekanie, dobre śniadanie. Czyli ja wiem, że czasy są inne, ale zbyt szybkie kontakty nie budzą szacunku. Dziś kobiety bardzo szybko i łatwo, one się też obnażają, zobaczcie te brzuchy, raz, że będą miały nerki chore i w ogóle, ale one są okradane z energii i nie wiedzą. Dwa, im więcej mają na wierzchu, tym mniejsza ciekawość partnera. Zobaczcie, bo on to ma, no weźmie, no wiecie, natura mężczyzny, z całym szacunkiem panowie, nie obrażam, tu jest samca. Naturą męską jest zdążyć do seksu, ponieważ mężczyzna poprzez seks ma kontakt ze swoim sercem, ze swoimi uczuciami. Taka jest jego natura. Kobiety dobrze wiedzą o tym, że po akcie seksualnym mężczyzna był taki miękki, fajny, ale nie za długo. Za jakiś czas gdzieś tam się zrywał i już kobieta, nie, ja sama byłam ogłupiała, jak nie rozumiałam jeszcze tego, dlaczego kobieta by chciała poleżeć, poprzytulać, jest inna, emocjonalna. A dla mężczyzny to jest obawa, bo on skontaktował się ze swoimi uczuciami, z sercem, poprzez seks, poprzez orgazm. Taka jest natura męska. Praw fizyki, jak to mówią, pan nie zmieni. 77Z pisze, witam kochana pani Zosiu, bardzo lubię panią słuchać, ma pani taki spokojny głos, dziękuję. I kobieta źle się czuje, bo by chciała poleżeć, a on wstaje, nie? Jeżeli pali, to idzie gdzieś tam zapalić i kobieta czasami czuje, że jest coś nie tak. Nie, nie jest nic nie tak. Mężczyzna, kiedy ma kontakt z uczuciami, on robi miękki. Miękki w sensie pozytywnym, taki jest bardziej dostępny dla kobiety.
I one wtedy mogą, panie to wiedzą, że wtedy właśnie można najwięcej ugrać, jak chcą ugrać, czyli jakieś wczasy, coś tam przekonać go, decyzje jakieś tam, no to wiecie, w takich chwilach jest łatwiej wynegocjować takie te decyzje. No mówię, panie na pewno to wiedzą, bo taka to jest natura. Ale to trwa chwilę, ponieważ on się orientuje, że już kobieta jest za blisko. Mężczyzna, ja nie mówię o mężczyznach świadomych, którzy już pracują nad sobą, wiecie, i mają pootwierane serca i tak dalej, że nie muszą się bać, że kobieta za bardzo się zbliży i będzie za blisko, bo może mu zabrać to, co według niego jest męskie, twarde i tak dalej. Więc on w taki sposób reaguje. A więc panie, nie bójcie się, że z wami jest coś nie tak. Nie jest, nie tak? Po prostu taka jest natura męska. On potrzebuje oddalić się, żeby nie było za długo tak miękko, bo się tego boi, zwyczajnie. Nie? I to nie jest nic złego. Taka jest jego natura. Teraz spróbujmy. Poproszę o strumień, co ma popłynąć do moich kochanych aniołków tutaj. Ok. Jednym z takich większych błędów, jakie popełniałam kobiety, to chwalą się swoimi poprzednimi mężczyznami. Tego się nigdy nie robi. Bo są niby na takiej szczerej fali, on mówi o swoich tam poprzednich partnerkach, czasami ona o partnerach, a później to się obraca. Ja nie mówię, że zawsze. Ja mówię z doświadczeń moich klientów, z tego, co widziałam w życiu, a naprawdę wśród klientów to z wieloma sytuacjami się spotkałam, czasami i zaskakującymi. Więc mężczyźni to oni się tak, wiecie, jak samcy chwalą tym, bo to dla nich są jakieś tam wyniki. I zobaczcie, jak to jest. Mężczyzna, jak się wychwala, ile to miał kobiet, to jemu to pasuje. Ale jak kobieta by miała, to jest już puszczalska i prawda? Maja pisze, ja tu kolację robię, więc słucham, wybaczcie, że nie piszę, a temat ważny, dziękuję Maju. Więc tutaj, no mi się wytrąciło, ktoś próbuje przeszkodzić, a nie ma Oriona, on chciał tak temat o miłości i my mówimy teraz o damsko-męskich relacjach, a jego nie ma, a tak chciał słuchać, bo ja weszłam tutaj, nie wiem czy obejrzeliście, robiłam pierwsze piątkowe spotkanie i temat był też asertywności, jeszcze innych takich parę tematów poruszyłam, bo tak spróbuję takie może raz w miesiącu takie piątki robić i tematyczne, bo doszłam do wniosku, że nasze spotkania były tylko główne powyciągane przesłania, nie? I trochę mało treści było. Więc postanowiłam trochę co jakiś czas tej treści, jak mi przyjdzie wam dać. No i właśnie. Czego? Tak jak, o właśnie. Iwonka pisze tak samo ze zdradą. On może zdradzać, ale kobieta, żona już nie tak. Jakby je tak, jemu jakby moralnie pasowało, to samo. On może iść pijany ulicą. No, zdarzyło mu się, no ale jak idzie kobieta, to już wiadomo, nie? Fakt, że to nieładnie wygląda, ale takie mamy paradygmaty społeczne i tak się to utarło, nie? Tak, mężczyźnie wszystko można. Ja jestem pan, mój mąż czasami przychodził pijany, mówi, ja jestem pani władca. Ja jestem twój pan i władca. I jeszcze takich różnych czasami, wiecie, które trzeba później odkodowywać sobie, bo to nie jest tak, że to jest takie proste, nie, nie.
to nad tym trzeba popracować. A więc tak, nie mówimy o poprzednich partnerach, nie udajemy orgazmu. Szczególnie dotyczy to kobiet, bo u mężczyzny to jest bardziej widoczne, więc jemu trochę trudniej jest udawać, ale dużo kobiet to robi z różnych powodów. Marek Taran o tym mówi, że jeżeli nie jesteśmy gotowe na akt seksualny i robimy, tak jest z rozdawaniem swojego ciała, nasze ciało to świątynia. To nie jest tak, że można tak rozdawać. Podczas aktu seksualnego następuje największa wymiana energii. Czyli część naszej energii idzie do aury partnera i część jego energii, obciążeń wszystkiego i zarówno z jednej strony, drugiej pozostaje w to. I wiecie, jak ktoś jest wyżej wibracyjny, no to weźmie czyjeś, nie powiem co, no i później będzie odrabiał nie swoje, nazwijmy to tak, nie? A więc szanujmy się, szanujmy swoje ciała. Tak jak powiedziałam, Marek Taran mówił, że jeżeli Joni nie jest gotowa, nie przyjmuje tego z pełnym otwarciem, to bardzo cierpi. A tam jest Sophie, to jest nasza moc. Nasza moc jest mocą, w łonie mamy moc. Tam jest Sophie, tajemnica Sophie, czyli tajemnica kobiecej mocy. I odbywanie, ja już nie mówię o kobietach, które z różnych względów to robią dla pieniędzy, nie? To już w to nie wchodzę, ale szanujmy swoje ciała. Później nie wiadomo skąd u tych kobiet, znaczy wiadomo skąd, ale one nie wiedzą skąd, nowotwory, cysty, narośli, jajników, na macicy, cały tu pas w tym, matko, uciekło mi słowo, pas miednicy. To wszystko, co jeżeli były gwałty, jeżeli w małżeństwach potrafi być, słuchajcie, jeżeli nie jest wolą kobiety akt seksualny, a mężczyzna napiera, to jest gwałt. I to zostaje w naszej pamięci tutaj, w naszym ciele. Gwałty to są, wiecie, jedne z najtrudniejszych emocji, bo wiecie, jak macie męża czy kogoś tam bliskiego i wydaje się wam, że już dobra dla świętego spokoju, żeby nie było awantury, to później po latach się to odbije. Po latach się mocno odbije. A więc teraz może wyjdźmy już ze strefy seksualności, bo relacja partnerska, małżeńska nie opiera się tylko na seksie, ale chciałam wam zakomunikować, że jest to bardzo ważna jego część. Często kobiety mówią, a on by tylko tego seksu chciał. Tak, jego taka jest natura, bo on ma, tak jak powiedziałam, wtedy kontakt ze swoimi uczuciami, ze swoim sercem. I naturą męską jest to. Jeżeli jesteście kobietami wolnymi, to wcale nie znaczy, że jak jakiś mężczyzna chce, to od razu to się ma odbyć. Nie, to już zupełnie inaczej. Ale ja mówię, jeżeli jest wola obojga w małżeństwie, także nie potępiajcie swoich mężczyzn. Ja nie mówię o erotomanach, ja mówię o normalnej relacji, gdzie potrzeby większe z reguły. Nie zawsze kobiety są też, które mają duże potrzeby. I jeżeli jest taka wasza wola, to nie róbcie takich gierek, nie karajcie tym, że nie odbędzie się to, bo to później się odbija i na związku, i na waszym zdrowiu, i na wszystkim. A więc wolą, moją wolą jest,
zapytać się siebie, czy ja też tego chcę, ale też mówię, nie wyzywać, bo ty byś tylko to chciał, albo tylko to widzisz, że mężczyzna myśli tamtym, a kobieta, no mówiło się, że kobiety myślą macicą i tak dalej. Wiecie, to są stare rzeczy, które są przebrzmiałe, ale w wielu głowach, jak widzę, po klientach funkcjonują. A więc nie potępiajmy, pamiętajmy, że jest to bardzo ważna część relacji partnerskiej czy małżeńskiej. Kiedy jest seksualizm, kiedy jest piękny erotyzm, to i ta relacja jest piękna. Ale jeżeli ktoś wykalkuluje relacje, czy finansowo, czy tak, to nie zdaje sobie sprawy, co go czeka. Widziałam na swojej drodze, jak pracowałam w Niemczech jako opiekunka, Polki, które zostawały z podopiecznym. Wychodziły za mąż, żeby mieć jego majątek. Często zdarzało się tak, że on dłużej żył. No bo jak dostał młodej energii, dużo młodszej, no to wiadomo, że ona go ładowała jak akumulator i myślała, że dziadek kipnie i będzie wszystko miała. A to nie tak wygląda. I też później lata polecą i taka kobieta jest skorzkniała i często umiera na raka macicy. To też, żeby wiedzieć, że te kalkulacje finansowe czy jakiekolwiek kalkulacje tak zwane z rozsądku, ja, jeżeli ktoś tak robi, ja nie potępiam. Ja mam poczucie, że jeżeli to by miało być, to miałaby miłość być. Może się komuś tam z drugiej strony tam pod nosem burczeć, co jej się tam marzy w tym wieku. Nie, ja wiem, że taka relacja będzie. Że to ja mam jeszcze coś do zrobienia, żeby ten właściwy mężczyzna był. Więc spokojnie, bez pośpiechu, bo niektóre kobiety, czas ucieka, panikują, łapią. Wiecie, jak się ileś lat żyje, to się wiele rzeczy przerobi. Tak patrzysz później, no to przerabiałam, to przerabiałam. Już tego nie chcę. I po prostu są kobiety, które nie potrafią być same. One muszą mieć, ja to nazywam, ogon. Niechby tam pił, bił, a byle był facet, bo one nie mogą być same. Z różnych, ma to podłoże oczywiście psychologiczne, no ale nie będziemy już tego rozważać. Są. 77Z pisze, ja z mężem mam bardzo fajną relację przyjacielską, a seks jest dopełnieniem naszego zgodnego związku, który trwa już 25 lat. No jak miło to przeczytać. No proszę, widzicie, no jest tak. Jest pięknie, jest pięknie. I jeżeli nie ma miłości, a jest przyjaźń, to też jest cudownie. Jest trudniej wybudować relację przyjacielską. Zobaczcie, że przyjaciół możemy policzyć na palcach w naszym życiu, których mieliśmy. Może ja miałam jedną, 45 lat, ja miałam, zmarła jak na zawał. I to była moja przyjaciółka, taka od serca, na dobre i złe, od dziecka, od przysłowiowej piaskownicy. No więc niestety nie ma już wśród nas, ale doświadczyłam, że jest przyjaźń. Iwonka pisze, ja jeszcze nie trafiłam na swojego mężczyznę, ale jestem szczęśliwa. Jasne, Iwonka, ja też. Tylko wiesz, rozmawiamy też, tak, nie spieszycie się, oczywiście, że tak. W moim poczuciu, że to przychodzi w momencie prawdziwej gotowości. Bo jak jeszcze mamy
jakieś gdzieś tam opory, których nie jesteśmy świadomi, albo mężczyźni, albo kobiety, to nie będzie to. 77Z pisze, miłość cały czas jest, ale jesteśmy również dla siebie przyjaciółmi. To tylko pogratulować, to jest 25 lat. Idealnie, cudownie, jak miło to czytać, jak miło było do was przyjść i takie coś przeczytać, że takie coś jest. Wiecie, tak czasami patrzę na te obecne relacje, patrzę na te obecne młode dziewczyny, tak jak mówię, tu brzuchy gołe, zimno, nie zimno. Ja nie wiem dlaczego, z jakiego powodu, co to ma oznaczać, że one na czarno tak sobie te usta robią. To są takie bardzo nienaturalne. Wiecie, ja powiem tylko swoje zdanie, taka ta moda teraz jest. Ja wiem, że ta moda jest taka za duża. Ale dla mnie, no nie jest to kobiece. Kobieta. Fajnie jak jest kobietą, nie? A jak tak wiecie, te dzwony, trampki, te bluzy, bo ja rozumiem, że taka moda i ona ma być w tym swoim kolektywie. Taka musi być, żeby była akceptowana. Ileś tam kolczyków, no, no, jest taka moda, a jeszcze te tatuaże, matko jedyna. Wiecie, ja, ponieważ ja wiem, dlaczego te tatuaże się tak robi, nie? Dlaczego ludzie krzywdzą tak swoje ciała, z czego to wynika. Oni sobie wybierają symbole, które nie mają, których nie mają pojęcia, jak oddziaływują na ich ciało. Jeżeli znacie ludzi mocno wytatuowanych, a znaliście ich wcześniej, to spróbujcie się przyjrzeć, jak się ten człowiek zmienia z każdym tatuażem. Jest energia kształtu. To jest oddziaływanie energii kształtu. Energii tego wzoru, który wybrał. Z 77Z pisze, tak znajomi nam mówią, że my to jesteśmy jacyś nienormalni, tyle ze sobą jesteśmy, bo oni po rozwodach i tak to wygląda w dzisiejszych czasach. Wiesz co, ale to też jest tak, że dusze się też umawiają na związek, relacje, no, próbuje się nowego uczyć. Iwanka pisze, po tatuażach można poznać to, kim jest, można odczytać rasę. Tak, nie tylko, no właśnie, no, wiele można odczytać. Ja powiem wam, że nie mogę na to patrzeć i tak... Staram się w ogóle nie wchodzić w energię tych tatuaży, nie? I będąc nad morzem, popatrzyłam na te ciała, to można by policzyć na palcach zdrowe ciało, które nie ma tatuaży. I mężczyźni, i kobiety. I ja rozumiem, że to jest jakiś trend. Ten trend, wy to będziecie wiedziały, o co chodzi. Ten trend jest celowy pewnych istot, bo potrzebują energii. Więc te mody wszystkie na Moro, US Army, to nie było przypadkiem. Oni realizują swój plan krok po kroku. Tak jak mówię, tymi, zobaczcie na te dziewczyny, one tu czarne, tu jakieś tu... Mówię, głowa, kaptur na głowę, to nie jest kobieta. I później, przepraszam, że tak mówię, ale tak patrzę, to rozpacz naprawdę. I później nie dziwię się, że młodsi mężczyźni piszą do takich kobiet jak ja, że im się takie kobiety starsze podobają. Bo oni wśród rówieśnic nie mają kobiet. Ja nie mówię, że wszyscy, bo wiecie, czasami się dobiorą tacy podobni. Mają tam różne takie i te ubrania, i te kolcy, i te różne rzeczy. I oni tam idą wspólną drogą, nie? Ale
jak taki mężczyzna się ocknie po tym swoim środowisku, popatrzy, że nie ma kobiety. Patrzył na swoją mamę. Mama była normalnie w spódnicy. Wiecie, kiedy moja mama chodziła w spódnicy, tylko później chodziła w spodniach. Ale kiedy byliśmy małymi dziećmi, wiecie, taki fartuch miały kobiety, może tam po babciach pamiętacie, i się tam trzymało spódnicy. Nawet jest takie przysłowie, trzyma się mamy spódnicy. A to było takie bezpieczne złapać się tej spódnicy mamy, nie? To taka, coś w tym było. Więc taki mężczyzna pamięta kobietę kobiecą i zaczyna szukać w internecie. Zaczyna szukać kobiety, która ma zdrowe ciało, która jest kobieca, która ma seks appeal. No i wiecie, tak jak popatrzyłam na to ogólnie, to w pewnym sensie nie dziwię się tym młodym mężczyznom. Ja tak akurat to, wiecie, niekoniecznie jest dla mnie, ale nie dziwię się, że szukają kobiety, nie? A nie chudego sopla w spodniach, tak jak mówię, poszarpanych dzwonach, trampkach, kaptur na głowie, kurtka, moda za duża, tak jak mówię, te marynarki za duże, to ja wiem, że to trendy są, nie wiem, czy wam się to podoba, bo no, pozwolę sobie powiedzieć, że mi się to absolutnie nie podoba. Widzę też różnych ludzi, którzy nie ulegają akurat temu, nie? Ja wiem, że to ma drugie podłoże dla jasności, ale nie będziemy o tym mówić. Iwonka pisze, czasami strach patrzy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jak widzisz, jeszcze na siłownię chodzą, napakują się i mówię, tych kolczyków, no można, łańcuchów. Kochani, może dla was informacja, bo ja już to mówiłam. Jeżeli nosicie łańcuchy, łańcuszki, ja mam akurat słuchawki, bo mam podpięte do mikrofonu, żeby dobrze się nagrywało. Ja nie noszę żadnych łańcuszków. Pamiętajcie, że jak nosicie jeszcze z krzyżykiem, łańcuch jest symbolem odcięcia głowy od serca. Czyli jak widzicie też mężczyzn, oni noszą nieraz takie łańcuchy tu, nie? No to też o czymś mówi, nie? Iwonka pisze, była taka mroczna epoka gotyk, a na te dziewczyny mówią gotki. Aha, okej. 77Z pisze, gdzieś słyszałam, że lepiej nie robić tatuażów, ponieważ robią się ubytki w aurze, ciemne istoty mają łatwy dostęp. To nie tylko, to jest tak, no, oddziaływanie kształtu, to jest zaproszenie do siebie. To jest wszystko celowe. Wybieranie danego wzoru, czasami historycznego jakiegoś, tak, dokładnie tak. Grasują tak samo, jak są imprezy alkoholowe czy papierosowe, to wtedy różne istoty też sobie grasują i nieciekawie jest, nie? Maria upisze, moja mama nie miała w ogóle spodni, chodziła w sukienkach, spódnicach. Ja latem tylko w sukienkach i spódnicach, zimą czasami w spodniach. Pani Zosiu, pięknie pani w tej czerwonej bluzce. Mój ulubiony kolor, dziękuję, ja też lubię czerwony. Bardzo lubię czerwony kolor. No, w nadmiarze, żeby go nie nosić, bo to że może wzbudzać za dużo agresji, ale jak potrzebujemy podładować czakrę podstawy, która wibruje czerwonym kolorem, to też nośmy czy skarpetki, czy bieliznę czerwoną, żeby trochę wzmocnić. Ja mam tą butelkę, o której wam mówiłam i na przykład jest koloroterapia tutaj też. To ja rano sobie włączam czerwoną z chromoterapii i energię tu u góry, nie? I to taki poranek, że tak powiem. Czerwień daje energię, tak. Wiecie,
czerwony kolor odpycha złe istoty. A tego nie wiedziałam. A to może dlatego, że taki temat dziś miał być, więc się zabezpieczyłam, co by mi tutaj nie hasały jakieś istoty. Ja też zawsze lubię też kolor biały. Lubię białe kurtki, białe buty. Też lubię, bardzo, bardzo lubię białe. Ogólnie nie lubię szarości. Wiecie, takich popieli. No, mi z tym nie jest dobrze. I ja lubię żółty, pomarańczowy, zielony, nie? Taki, wiecie, zdecydowany kolor. Nie lubię szarości. Nie jestem istotką, która lubi szarość i może dlatego nie. Także dziś to już trochę długo. Miałam jeszcze porozmawiać o słowach, których się nie mówi, ale może następnym razem porozmawiamy o tym, bo wyciągnę przesłanie dla Iwonki. Iwonka była pierwsza. Pokonałam wszelki lęk. Ufam, wierzę. Z każdym dniem staję się silniejsza, a moja pewność siebie rośnie i czyni moje życie pełnym. I karta kryształowa dla ciebie, kwarc dymny. Oczyszczanie tego, co negatywne. Uwolnij negatywność siebie i swojego otoczenia. I przesłanie od twojej duszy. Zaraz, bo ja tu nie to wybrałam. Przesłanie od twojej duszy. Karta złotej aury. Karta złotej aury. Wszystko, co stworzysz, wypełnione będzie światłem i zmieni się w złoto. Ale ładne. Ale ładne, ale ładne, ale ładne, Iwonko. I teraz Madziulka nasza kochana. Madzia Żnon, z którą widzimy się za 2 tygodnie. Madziu. Przesłanie dobrostanu dla Madzi. Przez moją istotę przepływa nieskończone dobro. Moje serce wypełniają spokój i miłość. Karta kryształowa dla Madzi. Cytryn. Zbyteczne zmartwienia. Uwolni się od ciężaru zmartwień, oddając je Bogu w celu uzdrowienia i znalezienia rozwiązań. I teraz jest Mileczka. Witaj, 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 Mileczko. Przesłanie dobrostanu dla naszej Mileczki. Jestem majętna, a przez moje życie przepływa wartki strumień wszelkiej pomyślności. I karta kryształowa dla Mileczki. Opal, zobacz, jaka ładna. Pozwól sobie błyszczeć i lśnić. Przewodnictwo wiedzie cię ku odwadze i pokazaniu tej strony swojej natury, która jest wszędzie większa niż samo życie. I karta przesłanie od twojej duszy. Oj, nie włączyłam tyle. Karta odwagi, Mileczka. Karta lwa, jam lew. Karta odwagi. Znajdziesz w sobie odwagę, by sprostać temu, co dotąd budziło twoje obawy. Zaraz, bo to tu położę karty. I teraz Iwonka była, Mileczka. I jaką mamy? Majeczkę mamy. Tak, Majeczkę mamy. Majeczko dla ciebie, przesłanie dobrostanu. Każdy oddech wypełnia mnie dobrem, zdrowiem i bogactwem. Jestem silna, jestem miłością. I karta kryształowa dla ciebie, Majeczko. Perydot. Jak ładniuteńki. Możesz uwolnić się od powtarzających się negatywnych wzorców, modląc się,
aby zrozumieć lekcje i błogosławieństwa, które one zawierają. I przesłanie od Twojej duszy? Karta opieki. Zadbaj najpierw o siebie, abyś mogła zadbać także o innych. I jest jeszcze Madzia Mileczka 77Z. Przesłanie dobrostanu dla Ciebie. I jeszcze raz życzenia, wszelkie pomyślności dla cudnego związku. Jak miło, że się zjawiły, napisałaś takie piękne rzeczy. Majeczko, jestem wdzięczna za wszystkie dary, które zostały mi ofiarowane. Karta kryształowa dla Mai. Lapis lazuli. Odmieniające życie objawienia lub doświadczenia. Nastał czas wszelkich błogosławionych zmian, a Bóg wspiera Cię na każdym kroku. I przesłanie od Twojej duszy. Karta bramy. Gdy brama Twojego serca jest otwarta, wszechświat otwiera się na Ciebie. I teraz jeszcze jest 77Z. Przesłanie dobrostanu. Promieniuje pięknem i blaskiem. Kocham i jestem kochana. Widzisz, tak jak napisała. Wypisz, wymaluj. Rychtyk. Kryształowa karta dla Ciebie. Malachit. Dobrobyt. Następuje pozytywna zmiana w przepływie boskiego wsparcia dla Ciebie. I przesłanie od Twojej duszy. Karta zmiany kierunku. Przyjdzie wskazówka ukazująca Ci Twoją prawdziwą drogę. Podążaj za nią. Bardzo piękna. I jest Katarzyna Pol. Witaj Kasiu i przesłanie dobrostanu dla Ciebie. Promieniuję spokojem i mądrością. Wypełnia mnie miłość i dzielę się nią ze światem. I karta kryształowa. Rubin. Błogosław swoje serce. Sięgnij po emocjonalne i duchowe wsparcie, aby uzdrowić i zreperować własne serce. Przesłanie od Twojej duszy. Karta drzewa życia. Prawdziwy skarb kryje się w Twoim wnętrzu. Odnajdziesz go w sobie. I jest jeszcze... Jest Maria jeszcze. Maria U. Przesłanie dobrostanu dla Marii. Moje życie jest wypełnione wszelkim pięknem i bogactwem. Dobre rzeczy przychodzą do mnie często i bez wysiłku. I karta kryształowa, Mario. Kwarc różowy. Życie miłosne. Nowa lub powtórna romantyczna miłość. Już tu na Ciebie czeka. I przesłanie od Twojej duszy. Karta feliny. Dzień wypełniony będzie szczęśliwymi zbiegami okoliczności. Niewiele tego dnia zostało, ale piękne przesłanie. I jest z nami Graszka. Graszkal. Witaj Graszko. Przesłanie dobrostanu dla Ciebie. Czuję wszech ogarniający spokój, ponieważ wiem, że Stwórca mnie kocha i troszczy się o mnie w każdej chwili. Karta kryształowa dla Ciebie. Granat. Oczyszczenie i detoksykacja. Nadszedł czas, by uwolnić fizyczne i energetyczne toksyny ze swojego życia. I przesłanie od Twojej duszy. Karta Akharty. Jesteś ziarnem nowego świata. Świat ten stanie się Twoją rzeczywistością.
Bardzo piękne. I czy jeszcze ktoś jest z nami? Nie ma. Nie ma, wyjątkowo wyciągnę jeszcze dla naszego, bo wiem, że on odsłuchuje, dla naszego Oriona. Orion, jak będziesz odsłuchiwał, dla ciebie. Mam czas, aby kochać siebie, troszczyć się o siebie, cieszyć się z życiem i z radością, karmić swoją duszę. Grasz pisze, dziękuję, bardzo dziękuję. Maria pisze, super, dziękuję. Pani Zosieńko, jest pani balsamem dla mojej duszy, dziękuję. I dla ciebie, Orionie, czaroid, karta kryształowa, duchowa ochrona. Jesteś strzeżony oraz chroniony fizycznie, emocjonalnie i energetycznie. To pewnie, że dlatego, że jesteś bodyguardem u pana R na czacie, co? Masz tam chody. I przesłanie od twojej duszy, Orionie. Karta przyjaciela. Poznasz osobę, która stanie się twym prawdziwym przyjacielem. A więc, kochani, no miło mi było niezmiernie, coś ostatnio takie dłuższe te spotkania są, nie wiem, czy wam się podobają, ale ja myślę, że trochę też porozmawiać, nie tylko wyciągać przesłania, to takie bardziej syte. Tak? Przytulam was ciepło, życzę wam miłego weekendu, wdzięcznym sercem dziękuję, że byliście ze mną i że mogłam wam trochę powiedzieć, trochę powyciągać te pozytywne przesłania. I bardzo, bardzo się cieszę. O, jeszcze Basia, Basieńka wskoczyła. To na szybko kartę kryształową. Apofilit, zwiększone wsparcie, twoje pozytywne nastawienie i chęć otrzymywania otworzyły drzwi do obfitości możliwości wsparcia. Maja pisze, piękne te spotkania, bardzo ci dziękuję. I 77Z pisze, dziękuję za piękne i ciekawe spotkanie, to miło. I dla ciebie, Basia, Barbara, Basia, Basieńka, karta Anioła Stróża. Twoi opiekunowie są przy tobie. Poproś ich o pomoc, a będzie ci dana. Proszę bardzo, Basieńko, a więc, kochani, do następnego razu, prawdopodobnie to wtoreczek. Słuchajcie, ten czas tak pędzi, że przecież to już jest koniec maja. Jutro Dzień Dziecka. Życzę wszystkim dzieciom, wszyscy jesteśmy dziećmi. Mileczka pisze, wspaniała audycja i dobry temat. Cieszę się. No taki do mnie przyszedł i postanowiłam, bo ja już dzisiaj byłam na żywo. Jeżeli chcecie, możecie odsłuchać. Też był o asertywności trochę, dlatego myślę, że trochę warto poruszać takie życiowe tematy, może się komuś przydadzą. Przytulam ciepło i do następnego razu. I love you, pa.